Płatny roczny urlop na dziecko będzie dostępny dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych w 2013 roku. Matki pierwszego kwartału ostatecznie przekonały premiera. Jednocześnie możliwe ma być łączenie pracy na część etatu z korzystaniem z urlopu. Przy okazji uwzględniono również potrzeby rodziców wieloraczków. Kiedy wydłużamy urlop macierzyński, urlop rodzicielski dla wieloraczków, to może on wynosić oczywiście 65 tygodni, 67, 69, a nawet 71, czego nigdy nie było wcześniej. Działacze Platformy podczas spotkania z dziennikarzami poinformowali także o przegłosowanej w ubiegłym tygodniu nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli tak zwanej żłobkowej. Przede wszystkim wzrośnie wysokość dofinansowania z budżetu państwa dla podmiotów organizujących opiekę nad maluchami. Samorządom samym i podmiotom, bo mówimy tutaj nie tylko o samorządach, zwiększamy dofinansowanie do tworzenia nowego żłobka. Do tej pory było to 50%. Dzisiaj po nowelizacji ustawy będzie to stanowiło aż 80% kosztów na funkcjonowanie, na stworzenie i funkcjonowanie takiej jednostki. 80% kwoty dofinansowania to jest dokładnie odpowiedź na te postulaty, które zgłaszają nas bardzo często samorządowcy. My już przygotowujemy się do ogłoszenia letniej edycji naboru na programu Maluch i naprawdę te zmiany pozwalają patrzeć z optymizmem, że województwo świętokrzyskie będzie mogło większą pulę pieniędzy z tego budżetu centralnego, niemałego, pozyskać. Zbyt małe dofinansowanie i trudność w utrzymaniu tych placówek była jednym z problemów, na które wskazywali samorządowcy, którzy zamierzali skorzystać z rządowego programu Maluch. Gdy uruchomiono program, Świętokrzyskie wykorzystało z niego nieco ponad 1,5 miliona złotych. Potem było już gorzej, bo po kilkaset tysięcy na edycję. To ma się jednak zacząć zmieniać. W tej edycji była możliwość pozyskania pieniędzy na utrzymanie miejsc w tych placówkach. Czyli wszystkie koszty, które ponosi placówka związane z opieką pracowników, z drobnymi remontami, z szkoleniami, specjalnymi warunkami żywieniowymi dzieci. Te wszystkie koszty mogły zostać, były kosztem kwalifikowanym w tym projekcie. Po tych zmianach już zauważamy, że jest większe zainteresowanie. W tegorocznej edycji, którą kilka dni temu rozstrzygnęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, mamy 10 projektów z województwa świętokrzyskiego, które zakwalifikowały się, z czego 6 projektów to są te projekty, które korzystają z nowej możliwości, czyli te, które wzięły pieniążki, uzyskały pieniążki na kontynuowanie i zapewnienie tych miejsc, które powstały wcześniej. W tej edycji kwota dla Świętokrzyskiego to już ponad 2 miliony złotych.